Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Następne pytanie od Anki. Czy i kiedy myśli są grzechem? Też w domyśle może ciężkim. Czy można powiedzieć, że myśli mogą być grzechem ciężkim? W jakim wypadku są? Grzeszymy, jak wiemy i wyznajemy, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Wymieniamy to, choćby spowiadając się podczas Eucharystii, w spowiedzi powszechnej, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dzisiaj przyznam, jak pochylałem się nad tym tematem, to pomyślałem sobie pierwszy raz, że to dość mało, że można by wymyśleć dużo więcej kategorii i że to jest dość mocno zredukowane tylko do czterech, że możemy zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. A jednocześnie pomyślałem, że to się łączy w jakiś ciąg, że najpierw są myśli, potem są słowa, potem są czyny i później są zaniedbania. Może to się też jakoś łączyć inaczej, to znaczy, że może być po myśli od razu uczynek, czy jakieś zaniedbanie, ale raczej nie unikniemy właśnie tego grzeszenia myślami, że najpierw jest myśl. Odwracając perspektywę, moglibyśmy powiedzieć, że łatwiej powstrzymać się od uczynku, łatwiej powstrzymać się od słowa, czy nawet zaniedbania, niż powstrzymać się od myśli. To tak mi idzie w stronę modlitwy, myśl właśnie. Wszyscy, którzy modlą się, zwłaszcza chcą osiągnąć skupienie na modlitwie, kiedy milczą, dają takie świadectwo po prostu, że może minutę, może dwie im się udaje tak powstrzymać czy zahamować myśli, a potem właśnie ciągle te myśli się narzucają. Nawet jeden z ojców pustyni tak powiedział, że zbawiłbym się, tylko myśli mi przeszkadzają. Więc tych myśli jest nagromadzenie, jest ich masa. Cały czas myślimy, nie umiemy nie myśleć. Czasami kobiety tak zarzucają mężczyznom, to tak z przymrużeniem oka mówię, że znaczy jak pytają, a co teraz myślisz? I mężczyzna czasami odpowiada nic. Że mężczyźni podobno umieją nic nie myśleć. Ale to jest chyba tylko taki pozór, albo tak nam się wydaje, że nic nie myślimy, a tam ciągle coś tam w głowie się roi, pracuje. Ale wracając, czy można zgrzeszyć? No grzeszymy myślą wtedy, kiedy te nasze myśli są przeciwko Panu Bogu, czy są niezgodne z Jego zamysłem, niezgodne z Jego wolą. Oczywiście grzech jest wtedy, kiedy ja świadomie i dobrowolnie myślę przeciwko Bożym przykazaniom, przeciwko woli Bożej. Inaczej po prostu źle myślę, a czy fałszywie myślę, ale nie mam grzechu. Natomiast to nie znaczy, że nie ma z tego złych konsekwencji. I no tutaj warto się też nad tym pochylić. Owszem, może jeszcze to warto dodać, że wydaje się, że bardzo trudno zgrzeszyć ciężko myślą. No bo jak już ktoś coś powie albo coś zrobi, prawda, czy nawet zaniedba, no to już jest jakiś konkret, a myśl to jest taka ulotna rzecz. Natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że no właśnie z myśli ludzkich, z ludzkich idei, z ludzkich opinii dzieją się straszne rzeczy w tym świecie. Dlatego, że ktoś tak myślał, dzieje się czasami ogromne zło.
no właśnie choćby ludobójstwa, już tak powiem z grubej rury, to wszystko gdzieś roi się, rodzi się w myśli ludzkiej, jakimś fałszywym przeświadczeniu, zagrożeniu, lęku i tak dalej, gdzieś tam to cały czas gra z myślami. Oczywiście jeszcze tutaj moglibyśmy mówić o emocjach, które wpływają na nasze myślenie, ale no gdzieś przez te myśli to idzie i może być coś strasznego. Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, którą sobie mocno uświadamiam ostatnio i z którą się spotykam. To jest taka rzeczywistość złego czy fałszywego myślenia o sobie samym. O tym, jaki ja jestem, jaka ja jestem. Że w spowiedziach ostatnio to właśnie spotykam, że ktoś ma o sobie na przykład przeświadczenie, że się do niczego nie nadaje. Albo, że jest strasznie grzeszny, w sensie na przykład nieczysty, czy że jest zakłamany, czy no, jakieś tam różne inne przeświadczenia i że dla niego nie ma ratunku i że to jest nie do pokonania, albo że to, tak myśli, co go w życiu spotyka, wynika z tego zła, które wcześniej popełnił, albo które popełnili inni, ale ma to wpływ na jego życie, to cały czas jest w tym myśleniu, dlatego on przyjmuje, czy ona, takie, a nie inne postawy wobec życia. Tak o tym mówi, choćby właśnie w spowiedzi. Takie podejmuje działania, czy takich działań nie podejmuje, bo ma takie przeświadczenia. Właśnie te złe myśli, nieprawdziwe myśli prowadzą często do takiego uwikłania w grzech, w zło przez lata. Nie? I tym osobom się wydaje, że właśnie przez ten grzech rodzi się właśnie takie myślenie, a to przez takie myślenie kontynuują się te grzechy, o których ten człowiek mówi, czy które przeżywa. Warto się przyjrzeć temu myśleniu. Ja czasami zadaję takie proste pytania. Kto ci to powiedział, że tak jest? Jeżeli tak myślisz o sobie czy o swojej grzeszności, kto ci to powiedział? Czy to Pan Bóg ci powiedział, że tu jest twój grzech? Czy ty sam to sobie wymyśliłeś? Owszem, pewnie pod wpływem jakiejś pokusy od złego, ale ugruntowało się w tobie jakieś myślenie, które jest niesprawdzone. Nie spytałeś Boga, nie spytałaś Boga, nie dostałaś odpowiedzi, nie dostałeś odpowiedzi. Widzę, jak wielkie spustoszenie albo właśnie brak rozwoju, jakieś zatrzymanie dokonuje się w człowieku, jeżeli ulega fałszywemu myśleniu. Czy to myślenie jest grzeszne? Może nie jest grzeszne, ale jest nieprawdziwe i rodzi trwanie w grzechu. Z tego myślenia bierze się trwanie w grzechu, w jakimś kłamstwie, w jakiejś beznadziei i tak dalej, i tak dalej. Bardzo potrzeba uzdrowienia naszego myślenia. Co uzdrawia nasze myślenie? Słowo Boże. Czytajmy Słowo Boże. Czy rzeczywiście tak myśli Bóg, jak my myślimy? Czy nasze myślenie o sobie, o innych, o Bogu ma podstawę w Słowie Bożym? Właśnie tutaj bardzo nam jest Słowo Boże potrzebne do tego, żeby uzdrawiać nasze myślenie. Bo tak naprawdę jeszcze jeden wątek, pozwólcie, tylko dodam do tego. Jeżeli grzeszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, to też, można powiedzieć, odwrotnością tego budujemy Królestwo Boże, pomnażamy dobro w tym świecie właśnie przez myśl, mowę, uczynek i zaniedbanie złego. Nie? Że
zaniedbuję zło, ale nie robię złych rzeczy, nie mówię złych rzeczy i nie myślę złych rzeczy. I warto w ten sposób, czy tym się kierować i tu akcentować i na to przede wszystkim zwracać uwagę. Bo możemy powtarzać to jak wierszyk, że grzeszę myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ale czy myślałem kiedyś, że świadczę dobro w tym świecie, czynię dobro, rozszerzam Królestwo Boże przez moje myśli, mowę, uczynki i zaniedbanie złego. Nie? Szukajmy dobra, a nie zła, abyśmy żyli, jak mówi Biblia. Nie? A Pan Bóg będzie z nami, ten, który jest prawdomówny. Ten, który jako jedyny zna nasze myśli. Nie? I nigdy nie wykorzystuje tego do jakichś swoich złych celów. To już kiedyś mówiłem o tym, że diabeł nie zna naszych myśli. A Bóg zna nasze myśli, ale On jest dobry. I wszystko, co czyni, czyni ku dobremu. Więc nie bójmy się tego. I Bóg chce uzdrawiać nasze myśli. I Bóg chce uzdrawiać nasze czyny. I dawać nam swoje słowo. I nauczyć nas zaniedbywania złego, a robienia dobrego. Czasami Pan Jezus, i tym skończę, mówi: co za myśli rodzą się w waszych sercach? Przypatrzcie się waszym myślom i z tym was chcę zostawić. Myśli są bardzo ważne, ale jeżeli zwracacie uwagę na to, jak można myślą grzeszyć, to zwracajcie też, czy nie zapominajcie, by zwracać uwagę też na to, jak można myślą pomnażać dobro i szerzyć Królestwo Boże. Może niech tyle w tym temacie wystarczy. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!